same zmiany, o których mówiłem w załączniku numer 2, przenieść do załącznika numer 3, tym razem do działu 600 w paragrafie 6300. Wartości, w kolumnie wartości proszę o wpisanie 1 291 000. W kolejnym powyżej wierszu proszę o wpisanie kwoty 1 291 000. I w podsumowaniu w dziale proszę o wpisanie 2 365 432. Szanowni Państwo, teraz już mówię w bardziej takim językiem zrozumiałym, ponieważ sam jak to teraz czytałem, to rzeczywiście może to brzmieć skomplikowanie. W danych wierszach, paragrafach przesuwa się cyferki. Z inwestycji, którą prowadzimy na drogach, na drodze powiatowej, proszę o przesunięcie wyższej kwoty do działu 010, tam gdzie prowadzimy inwestycje kanalizacyjne. Na komisji te zmiany, które też na ostatnią chwilę żeśmy próbowali Państwu przedłożyć, wynikały z tego, że cały czas dostajemy informacje z Wojewódzkiego Funduszu odnośnie tego naszego złożonego wniosku w trybie indywidualnym, to co pozwoliłem wcześniej wspomnieć, to ta indywidualna droga, którą minister infrastruktury i rozwoju przypisał gminie Kozy. Kolejne informacje otrzymaliśmy, że na promocję mamy przeznaczyć 25 tysięcy, to mówiłem na komisji, i teraz mamy już kolejny załącznik i szereg plików, które by świadczył o tym, że chyba jesteśmy coraz bliżej pozytywnego zakończenia procedury oceniającej ten wniosek i potrzeba przesunąć 65 tysięcy złotych na, że tak powiem, już całe rozliczenie tego, ponieważ czas jest bardzo krótki, gdyż środki unijne ze starej perspektywy muszą być bezwzględnie rozliczone do końca tego roku, więc dalej jest na prawidłowe rozliczenie i spełnienie tych kolejnych wymogów, które tam mamy zawarte we wniosku już po pozytywnym zaopiniowaniu. Przechodzimy do realizacji. To jest procedura tak jakby w drugą stronę. Wszystkie inne inwestycje realizujemy, składamy wniosek, otrzymujemy dofinansowanie, ogłaszamy przetarg, budujemy, wykonujemy, oddajemy do użytkowania, jest efekt w postaci wybudowanej rzeczy. Tutaj jest odwrócona kolejność. Najpierw została rozbudowana oczyszczalnia ścieków, później po kilku latach nadarzyła się możliwość, tak więc złożyliśmy ten wniosek. Wniosek jest już praktycznie ku końcowi w kwestii oceniania i musimy to teraz proceduralnie, tak jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przewiduje, rozliczyć. Dodatkowa kwota, bo tam w sumie podnieśliśmy tą zmianę o 80 tysięcy, jest związana z częścią rozbudowania kanalizacji etap 8, który był robiony wiele, wiele lat temu, ale z uwagi na ilość domów, która na naszym terenie powstaje, jest potrzeba o wydłużenie części tejże kanalizacji. Procedura tutaj już jest rozpoczęta, a tak na sam koniec żeśmy się dowiedzieli, że jest szansa, że to się rozstrzygnie na przestrzeni tych wakacji, tak więc żeby nie fatygować Rady niepotrzebnie, aby przesuwać środki finansowe, a już tym ludziom, że tak powiem, pomóc, dać możliwość podłączenia się, chcielibyśmy w szybszym trybie wykonać tą kanalizację, dlatego pozwoliłem sobie jeszcze do tej sesji takie zmiany przedstawić. To tyle z mojej strony, jeżeli Państwo macie jakieś